Pierwsza runda fazy grupowej już za nami. Radosław Majdan ze mną. Witam cię serdecznie, Radku, jeszcze raz. Witam, dzień dobry. Jesteśmy świeżo po meczu Portugalczyków z Islandczykami i to jest niespodzianka. Remis 1-1. No to chyba rzeczywiście jest niespodzianka, choć z drugiej strony Islandczycy świetnie sobie radzą. To jest też taki siłowy futbol, który i też radosny przy okazji, który okazał się na Portugalczyków wystarczający. Tak, ale muszę ci powiedzieć, że w UEFA są tylko 4 kraje zrzeszone z mniejszą ludnością niż właśnie wspomniana Islandia. I chociażby z tego względu, że ta piłka nie jest aż tak tam bardzo popularna, oczywiście jest to duża niespodzianka. Co prawda Islandczycy zajęli w swojej grupie pierwsze miejsce i bardzo dobrze spisywali się w eliminacjach. Niemniej jednak grali z Portugalią, grali przeciwko chociażby najlepszemu piłkarzowi na świecie, Cristiano Ronaldo, który być może trochę odczuwa trudy tych rozgrywek europejskich. Niemniej jednak, tak jak powiedziałeś, zgadzam się z tym, grali radośnie, grali kompletnie bez jakichś kompleksów, bezkompromisowo. Widać, że jest to twarda, wybiegana drużyna, która czerpie przyjemność z tego i w żadnym fragmencie meczu, nawet jeżeli Portugalia miała przewagę, nie wynikało to z paniki. Po prostu piłkarsko byli słabsi, ale nadrabiali ambicją i zostali nagrodzeni, że wywalczyli jeden cenny punkt przeciwko trudnemu rywalowi. Mnie zastanawia ten Ronaldo, bo to jest piłkarz oczywiście znakomity, ale on w bardzo wielu sytuacjach, kiedy powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za grę zespołu i rzeczywiście powinien być tą postacią, która nawet wygra mecz, on się w tych sytuacjach nie sprawdza tak do końca. Wiele razy już mieliśmy do czynienia z taką postawą Ronaldo. Wiesz, Ronaldo czasami ma przestoje. Jest sytuacja, że jeżeli ma piłkę, rzeczywiście gra. Jeżeli koledzy go szukają, jest to jeden z najlepszych piłkarzy bezsprzecznie świata. Zdecydowanie bardzo dobry technicznie, dribluje, uderzenia. Natomiast były dzisiaj też takie momenty, że wtedy, kiedy trzeba było szarpnąć, troszeczkę pobiegać, jednak ruszyć swój zespół, to nie wychodzi to od niego. On jest troszeczkę chimeryczny, wydaje mi się. Jednak ma poczucie, że jest gwiazdą. Ja go obserwowałem podczas Mistrzostw Europy. Tutaj też w naszym kraju. Jest to chyba jedyny albo jeden z nielicznych zawodników na świecie, który może sobie pozwolić, że nie uczestniczy w grze defensywnej. Jeżeli jego zespół traci piłkę, Ronaldo nie wraca. Raz go widziałem tylko, kiedy walczył z meczu z Wolfsburgiem, kiedy Real Madrid gonił ten wynik, żeby zakwalifikować się do finału. No, ale z drugiej strony daje olbrzymią jakość. Jeżeli dzisiaj analizujemy to spotkanie na nic, strzelając chyba w 20 minucie głową, to była fantastyczna akcja Cristiano Ronaldo. On ma takie momenty, że może stać 5-10 minut, ale później robić taką akcję, że albo wypracowuje 100% sytuację swoim kolegom, albo sam zbliża się do tego, żeby strzelić bramki. No dzisiaj mu się nie udało. Myślę, że na pewno on również, bo jest to bardzo ambitny człowiek, jest na pewno niezadowolony, bo Portugalczycy spodziewali się, że jednak dzisiaj to zwycięstwo przyjdzie im i to myślę, że łatwo. A może w reprezentacji Portugalii ta odpowiedzialność, jaka spoczywa na Ronaldo, jest zbyt duża jak na tego zawodnika? Być może to jest ta przyczyna. Nie, ja myślę, że on lubi tą z jednej strony presję, a z drugiej strony dlatego, że na nim spoczywa ta odpowiedzialność, to znaczy, że jest najlepszy, to znaczy, że jest wiodącą postacią, że jest autorytetem, że jest charyzmatyczny i myślę, że Ronaldo lubi tą rolę, lubi siebie w roli takiego, jak to się mówi, ojca sukcesu, niejednokrotnie to podkreślał, nawet w kontekście Realu Madryt, gdzie umówmy się, w drużynie klubowej jest gra zdecydowanie więcej gwiazd niż w reprezentacji, w której występuje, więc on nawet w postaci, czy w towarzystwie tych najlepszych piłkarzy świata Realu Madryt mówi, że jest najlepszy i tam po jednym meczu nawet stwierdził, że gdyby inni koledzy wnosili i grali tak jak on, to Real grałby lepiej. Także myślę, że tutaj oczywiście może czasami nie zdarcza mu na to sił, bo to jest tylko z drugiej strony człowiek. Może być zmęczony, może czasami nie zagrać tak, jak na niego liczą kibice. No tak jak dzisiaj. Myślę, że dzisiaj w takim momencie gdzieś tam powinien troszeczkę więcej. Czasami zbyt indywidualnie również ma coś takiego. Jeżeli widzi, że zespołowi nie idzie, to Ronaldo jest człowiekiem, który chce wziąć właśnie być może za dużo na swoje barki i czasami zamiast podać otwierające podanie prostopadłek do któregoś z kolegów, decyduje się na przykład na strzał, albo zblokowany, albo właśnie niecelny, bądź też z dużej odległości. Kogo widzisz poza Ronaldo jako kandydata do takiej wiodącej postaci podczas tego Euro? Bo ja mam wrażenie, że poza Ronaldo to ewentualnie jeszcze Lewandowski jest taką postacią, która rzeczywiście przyciąga uwagę wszystkich sympatyków futbolu, a poza tym jakoś nie do końca tylko takiej wyrazistej postaci nie ma w tej chwili w tym turnieju. Wiesz co, rzeczywiście można oczywiście powtórzyć nazwisko Iniesta, tak? Który znakomicie podał. Ale to już jest trochę, jak to się mówi, no nie zgrana płyta, bo to jest jednak jeszcze, jest to reżyser tego gry i każda sytuacja, kolejna Hiszpanii, jak to się mówi, on stawia pieczątkę i on również bierze na siebie odpowiedzialność za to, jak dzisiaj gra Hiszpania, ale nawet ogólnie, jeżeli chodzi o gwiazdy, we wcześniejszych tych turniejach, które oglądaliśmy, czy w reprezentacji Niemiec, czy Włoch, w Hiszpanii również, tych nazwisk
boiska paraliżowały, w sensie takim, że naprawdę było dużo, dużo gwiazd. Z drugiej strony, to właśnie mistrzostwa Europy czy świata są po to, żeby te gwiazdy promować, żeby te gwiazdy rozbłyskały pełnym blaskiem nawet tacy młodzi piłkarze, jak chociażby nasz Bartosz Kapustka. I myślę, że też poczekajmy. To była pierwsza dopiero tak naprawdę kolejka faz grupowych, także myślę, że tutaj, tak jakbyś mnie zapytał, kto do tej pory wypadł najlepiej, myślę, że Neuer na pewno zdecydowanie nie zawiódł i był najlepszym piłkarzem swojego zespołu. Payet z reprezentacji Francji. I jeszcze tą bramką. Natomiast z drugiej strony Griezmann i Pogba. Tutaj też jest rozczarowanie, bo jednak są to piłkarze kreowani naprawdę na wielkie gwiazdy. No, o Pogbie mówi się, że zgłaszają się, pukają tam do drzwi Juventusu najlepsze kluby świata, żeby go pozyskać. Natomiast Griezmann swoją wartość w ciągu ostatnich lat z 20 tam kilku milionów euro podniósł na ponad 100. Więc to też jest piłkarz, od którego wymaga się zdecydowanie więcej niż to, co zaprezentował w meczu z Rumunią. Fajne to mistrzostwo, co? Na razie niewiele jest bramek, bo tylko 21 z tego, co, jeżeli dobrze liczę oczywiście, w 12 meczach, to jest mało, ale to są wyrównane mecze. Może poza tym polskim meczem, który nie był spotkaniem wyrównanym z pewnością, ale generalnie to są wyrównane spotkania. Tak, ja myślę, że wiesz co, że jest to święto futbolu i tak zaczynając od tych meczy, tak jak powiedziałeś, nie ma na razie wyników zdecydowanie przewagi któregoś z rywali. Raymond Domenech, były selekcjoner reprezentacji Francji, powiedział, że to będą mistrzostwa ataków, a nie obron. Na razie nie do końca się z nim zgadzam, bo z jednej strony z drużyny stwarzają sobie sytuacje, bo to nie są nudne mecze. One są w miarę szybkie, coś się dzieje, ale bramkarze nieźle bronią, chociaż w pierwszych czterech meczach, tak jak sobie to przejrzałem, w każdym kolejnym meczu bramkarz popełniał błąd. I w meczu otwarcia bramkarz Rumunii i tam później jeszcze w innych. Niemniej jednak rzeczywiście te zwycięstwa są na razie jedną, bądź też dwoma bramkami jak Włosi, ale myślę, że one mogą cieszyć. A z drugiej strony, tak jak dzisiaj wsłuchiwałem się w hymn Węgrów z Austriakami, jak jedni sobie śpiewali, wiesz, i później drudzy, jaki jest koloryt na trybunach. Ja myślę, że to jest prawdziwe święto. Oczywiście psują go kibice rosyjscy niestety i tutaj UEFA dzisiaj im dało karę 150 tysięcy euro, to jest w ogóle śmieszna kara, natomiast to, że mogą ich wykluczyć i to, że dzisiaj znowu rozrabiali, to wydaje mi się, że to jest bardzo realne. Wiesz, wydaje mi się, że po raz pierwszy w futbolu może być coś takiego, że reprezentacja kraju może zostać zdyskwalifikowana przez swoich kibiców. No bo rzeczywiście tam dzieją się dantejskie sceny. Co ciekawe, Rosja zorganizuje mistrzostwa w 2018 roku, mistrzostwa świata, więc to też może się odbić jakoś. Myślę, że tak i myślę, nie wiem kto tam pojedzie, Wojtek Kowalczyk gdzieś tam w jednym ze swoich takich błyskotliwych stwierdził, nie wiem jak reprezentacja Rosji poradzi sobie u siebie w kraju, natomiast wiem, że kibice Rosji pobiją wszystkich innych kibiców, to o tym jestem przekonany. Oczywiście to jest tak pół żartem, ale to jest bardzo przykre, bo myślę, że dzisiaj już piłka nożna powinna być radością, a nie obawą, powinna być świętowaniem, a nie poczuciem strachu. I oprócz tych incydentów z nimi, tam częściowo kibicami angielskimi, poza tym myślę, że te mistrzostwa są naprawdę świętem. Wspomniałeś o bramkarzach, a zatem teraz o Wojtku Szczęsnym, który ma kłopoty. Wszyscy o tym dobrze wiemy, że być może nie zagra z Niemcami z powodu kontuzji. To jest według ciebie taka kontuzja, która może go wykluczyć z tego spotkania? Taka kontuzja, której nie leczy się zbyt szybko? Tak, muszę ci powiedzieć, że ja kiedyś na sobie poczułem, jak trudna, ciężka i bolesna jest to kontuzja. Dostałem kolanem od Marcina Baszczyńskiego, zerwałem sobie mięsień w trzech miejscach bodajże. Natomiast Wojtek ma krwiaka, który dopiero, jak to się mówi, uwydatnił się po meczu, bo w ferworze walki nie czuł tego, nie czuł tego, że go boli, nie czuł tego, że mu gdzieś ta krew się zbiera, później nawet ta opuchlizna spływa na kolano. Niemniej jednak, no, myślę, że tutaj ten krwiak został ściągnięty. Jest to dość bolesny zabieg, niemniej jednak bardzo przyspiesza leczenie. No i później Bartosz Spałek, który jest fizykoterapeutą, no podobno tutaj już cały czas, każdą wolną chwilę poświęcał tutaj Wojtkowi, żeby doprowadzić go do zdrowia, ale czy dzisiaj zagra, nie wiemy tak naprawdę o tym, bo to jest, tak jak powiedziałem, bolesne, bo to nie pozwala czuć się komfortowo i na 100% przy wybijaniu piłki, przy tym, kiedy musisz, jak to się mówi, jako bramkarz wejść piąstkując piłkę w tłum zawodników, być może gdzieś tam w psychice będziesz miał taki sygnał, że nie do końca jednak zaryzykujesz, a jednak z Niemcami na pewno taka walka na przedpolu będzie również częsta, także no tutaj, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem, mamy też Łukasza Fabiańskiego. Jest to zawodnik, który miał być pierwszym bramkarzem naszym na Euro, bo bronił w eliminacjach i bronił bardzo dobrze, ale w ostatnim tym, że tak powiem, na tych ostatnich metrach wyścigu rywalizacji Wojtek Szczęsny go wyprzedził. Między innymi, myślę, w meczu z Serbią, gdzie bronił fantastycznie i w dobrych występach w końcówce sezonu jako piłkarz AS Romy. Wojtek Szczęsny
będzie pewnie, jeżeli będzie grał, będzie piąstkował, będzie wychodził do tych dośrodkowań, tak jak wyszedł w meczu z Irlandią do dośrodkowania i uderzył Łukasza Piszczka. Też o tym rozmawialiśmy przed wejściem, że to jednak mimo wszystko błąd naszego bramkarza. Tak, myślę, że tutaj zbyt pochopnie podjął decyzję, niepotrzebnie. Jest taka zasada, że jeżeli piłka spada na 14 metr przed bramką i widzisz, że twój obrońca kryje zawodnika atakującego, nie opuszczasz bramki, bo wtedy, kiedy się pomylisz, wtedy, kiedy się zderzysz, a najczęściej, powiem ci, jest tak, że zawodnicy wchodzący w tłum bramkarze zderzają się z własnym obrońcą. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale coś tym jest, że wtedy gdzieś tam zderzasz się ze swoim kolegą z drużyny, oczywiście narażając drużynę na utratę bramki, także to wyjście było niepotrzebne. To był taki, no, trochę takie nonszalanckie i tutaj też jeszcze Łukasz Piszczek mógł na tym ucierpieć, bo nie spodziewał się uderzenia, dostał szczękę, więc to też jest takie bolesne i może zawodnik nawet stracić przytomność, ale na szczęście dla niego nie stało się, dla Polski nic, Piszczkowi, dla naszej reprezentacji nie straciliśmy bramki, teraz tylko miejmy nadzieję, że z powodu tego wcześniejszego zdarzenia z Lefertim Wojciech Szczęsny się wyleczy. A jeżeli by się nie wyleczył, no to życzymy Łukaszowi Fabiańskiemu, żeby zaprezentował formę z eliminacji. Nasi przygotowują się do meczu z Niemcami i oczywiście też uczestniczą w konferencjach prasowych. Kolejni piłkarze są zapraszani na te konferencje. Tym razem Jakub Wawrzyniak i Bartosz Kapustka. Posłuchajmy. Sztab medyczny staje na głowie i bardzo szybko doprowadza zawodników po kontuzji do zdrowia. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się jedyną w jakimś tam stopniu, nie wiadomo, to jest, czy Wojtek Szczęsny będzie zdolny do gry, reszta zawodników jest gotowa. No, trener na pewno po ostatnim meczu ma więcej plusów, czyli w doborze jedenastki będzie miał większy problem, ale zadaniem każdego z nas na tym zgrupowaniu jest, aby selekcjoner wraz ze sztabem mieli jak najwięcej do myślenia co do podstawy jedenastki. Chcę grać w każdym meczu, ale to jest naturalna decyzja, naturalna selekcja. Jeżeli chodzi o naszą pozycję, no to przecież każdy wie, że ile Grosik dla tej reprezentacji zrobił, jak jest ważnym zawodnikiem i ja absolutnie nie nastawiam się, że jestem pewniakiem do jakiegokolwiek meczu, także czy będę wchodził z ławki, czy będę od początku na boisku, to po prostu chcę dać tej drużynie jak najwięcej. No i postawiłbyś na Kapustkę czy na Grosickiego? Stawiam na Grosickiego. Stawiam jednak, że trener wyjdzie z założenia, że jednak Kamil był tym pierwszym wyborem. Mimo bezsprzecznie bardzo dobrego występu Bartosza Kapustki, da mu wejść jako jokerowi albo w drugiej połowie, myślę tak, że... A może poszukać innego miejsca na boisku? Myślę, że wiesz co, że nie. Myślę, że tutaj też nie ma co łamać ustawienia drużyny, bo my tak naprawdę w każdej formacji, czy obrona, to przepuszczalny skład to będzie taki, no Szczęsny albo Fabiański, na prawej stronie Piszczek, Glik, obok niego Pazdan, a na lewej stronie Jędrzejczyk. Na prawej pomocy będzie Kuba Błaszczykowski, w środku Krychowiak z Mączyńskim i tutaj lewa strona. To jest jedyny znak zapytania, ponieważ no nie zmienisz Milika, który strzelił bramkę, a tym bardziej nie Lewandowskiego. A też Kuby Błaszczykowskiego również, bo on naprawdę zagrał świetne zawody, więc myślę, że jeżeli Kamil Grosicki będzie zdrowy na 100%, to on zastąpi Bartosza Kapustkę. Ja tą konferencję, słuchaj, słuchałem całą, wiesz, tak, nawet tak dziennikarz tak refleksyjnie mówił, wypowiadający się Kuba Wawrzyniak, bo on cały czas takim spokojnym, tak, jednostajnym tempem. Natomiast bardzo podobało mi się to, co powiedział nasz młody reprezentant Bartosz Kapustka, który stwierdził, że po tym meczu wyłączył telefon, nie przyjmował tych wszystkich gratulacji, żeby się troszeczkę od tego odciąć, zdystansować. Myślę, że zdrowe podejście. Myślę, że to jest młody chłopak. Patrząc na jego karierę, rozwija się fantastycznie, w bardzo szybkim tempie. Rzadko to się zdarza naprawdę, żeby aż tak szybko i tak dobrze zaistnieć na rynku piłkarskim i na tak dużej imprezie. A przy tym, tak jak to się mówi, trzymać ciśnienie tak jak on to robi. To jest tylko na jego korzyść. Świetnie rozwija się też nasz sędzia Szymon Marciniak, który już prowadził jedno spotkanie w tych mistrzostwach i pewnie będzie jeszcze sędziował kilka razy. Michał Niskiewicz został poproszony o komentarz do postawy naszych sędziów. Posłuchajmy. Bardzo jestem zadowolony, podobali mi się, świetnie zadebiutowali w turnieju, dorównali poziomem reprezentacji Polski po tym świetnym debiucie. Szymon Marciniak panował nad wydarzeniami, właśnie nie miał problemu z zawodnikami, z decyzjami, no może tam Rosicki raz procesował, ale nie miał racji. No muszę z dumą przyznać, że mój syn miał świetny występ, chyba może najlepszy w karierze, oby tak dalej. Generalnie cały zespół, również koledzy bramkowi, czyli Paweł Raczkowski, Tomek Musiał też świetnie pomagali, widać było, że dużo mówią, dużo komunikują sygnałów sędziemu głównemu, także cały zespół spisał się na medal. Mogą moim zdaniem oczekiwać kolejnych nominacji. No, Michał Liskiewicz zadowolony, nic dziwnego. Czy to, myślisz, że to jest konsekwencja dobrej gry reprezentacji Polski i generalnie poprawi wizerunku piłki nożnej polskiej ta nominacja dla Szymona Marciniaka?
Wiesz co, trudno mi powiedzieć, chyba nie do końca, no bo jednak tak jak Mistrzostwa Świata, tak jak też Mistrzostwa Europy, no jednak dają szansę na to, aby sędziowali ich sędziowie z różnych krajów. A co do Szymona Marciniaka, nie wiem, czy widziałeś taki materiał w polskiej telewizji z meczu ligowego, kiedy nasz sędzia miał podłączony mikrofon i było i kamera była cały czas na niego, więc było widać, jak rozmawia z zawodnikami, jaki ma z nimi kontakt. Powiem ci, strasznie mi się to podobało. Ktoś, kto nie wie, nie zna, nie wie, jak ciężka jest praca sędziego, jaki to musi być człowiek, który znajduje się w sekundę w sytuacji, jaki musi mieć kontakt i szacunek i respekt u jednej i u drugiej drużyny, a z drugiej strony musi być zdecydowany, musi potrafić ukarać, ale z drugiej strony czasami ciepłe słowo jest również dobrze. Niesamowicie mi się to podobało. Bardzo charyzmatyczny człowiek. Uważam, że idealnie nadaje się na sędziego, bo to jest... sędzia jest takim, jak to się mówi, no... taką postacią na boisku, że jeżeli go nie szanujesz, a z drugiej strony się na niego denerwujesz, bo nie zawsze sędziuje tak, jakby sobie tego życzył, niemniej jednak nie możesz przekroczyć pewnej granicy. I on stawia gdzieś taki ten niewidoczny mur, ale z drugiej strony da się go lubić. Także tutaj naszemu sędziemu życzę jak najlepiej. Rzeczywiście bardzo dobre zawody. On i jego asystenci. No, Michałowi Liskiewiczowi gratulujemy, że syn idzie w jego ślady tak udanie. Także myślę, że no dla nas to jest fajnie. Dobrze mieć własnych sędziów i myślę, że dobrze, kiedy też ogólnie opinia o naszych sędziach jest dobra za granicą, że nie popełniają błędów, że sędziują dobrze. No zawsze to jak dla naszej piłki, jak wizerunkowo jest jak najbardziej na plus. Czyli reprezentacja Polski zostaje w turnieju Euro 2016, ale nasz sędzia również zostaje. Taką mamy nadzieję. Radosław Majdan, bardzo dziękuję. Dziękuję. Wojciech Zawioła. Spotykamy się oczywiście jutro o tej samej porze. Do widzenia, do usłyszenia. Dobranoc.